serdecznie na spotkanie zorganizowane przez kandydata na prezydenta miasta Gdańska, pana Grzegorza Brauna. Spotkanie z panem doktorem Stanisławem Krajskim. Panie Stanisławie. Czy pan Stanisław? Dzień dobry. Ja chciałem powitać pana Grzegorza Brauna na naszym terytorium w Gdańsku, Bractwo Korsarskie RP i Kotar Birał Polski, który Szczelecki, Sławomir Ziębiński. Tu jest butelka wina, którą sam zrobiłem specjalnie dla pana. Panie Grzegorzu, korsarskie wino. Witamy w Gdańsku. Ahoj. Chciałem jeszcze powiedzieć, że generał Grzegorzki wspiera komendant polski Duży Szczelecki w kampanię pana Grzegorza Brauna. Dziękuję bardzo i witamy. Na pokład. Bóg zapłać serdeczne. Wina ci u nas dostatek, ale i tę flaszkę przyjmujemy na dobrą wróżbę. Bardzo dziękujemy. Trzeciego wieczorem rozpijemy tę flaszkę, tak razem się umówmy. Wygramy. Oczywiście. Szczęść Boże, kłaniamy się, szanowni państwo. Używam liczby mnogiej, dlatego że kandydat występuje w liczbie pojedynczej, tego prawo wymaga, ale przecież kandydat nie prowadzi kampanii w pojedynkę i państwo rozumiecie, że żebym tutaj się znalazł, to była do wykonania ciężka praca Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna. Siedziba, biuro Gdańsk Wrzeszcz do Studzienki 5 przez jeden. Tam jutro zwracają uwagę koledzy, że jutro będzie można odbierać w dowolnych ilościach ulotki, bo się rozeszły. Tak? To jest dobra i zła wiadomość. Będą jechały z drukarni po nocy i będą od jutra ulotki, nowy nakład, bo pierwsze tysiące grube już się rozeszły. I co jeszcze mieliśmy, panie Piotrze, w ogłoszeniach parafialnych? Spotkanie kolejne z kandydatem jutro o godzinie 18 w Bazarze Smaków. To jest taki biurowiec o nazwie Alchemia, nieopodal SKM-ki Przymorze. Po drugiej stronie uniwersytetu, dlatego że niestety, ale pan prorektor uznał, że nie jest kontrowersyjne na przykład organizowanie spotkań z wielkim mistrzem masonerii, natomiast jest kontrowersyjne organizowanie spotkań z panem Grzegorzem Braunem, reżyserem filmu Luther. Także z tego względu niestety musieliśmy przenieść to spotkanie z Uniwersytetu Gdańskiego do Bazaru Smaków. To jest Aleja Grunwaldzka, biurowiec Alchemia, pierwsze piętro, tam odbędzie się mieszkanie, spotkanie przeznaczone przede wszystkim dla mieszkańców Oliwy i Przymorza. Natomiast w piątek mamy o godzinie 15 manifestację pro-life pod Neptunem z udziałem pana Grzegorza Brauna i pana Mariusza Dzierżawskiego, prezesa Fundacji Pro. O 15. I następnie idziemy z tej manifestacji pro-life na pokaz filmu Eugenika w imię postępu w reżyserii pana Grzegorza Brauna. Stary, ale jary, nie zestarzał się, bo problemy, o których ten film opowiada, problemy życia i śmierci, bezpieczeństwa i zagrożeń, te problemy nie zniknęły, a w mieście Gdańsku mają swoją silną reprezentację ci ludzie, którzy realizują projekty eugeniczne. To jest właśnie nasz komentarz do miejskiego programu In Vitro, na który idą rocznie miliony złotych z naszych podatków. Pokaz filmu o 17.30 w hotelu Fahrenheit na ulicy Grodzkiej. To jest ulica, która jest przedłużeniem podwala staromiejskiego, nieopodal Motławy, tak? Tak, koło lodów Miś, dokładnie. Koło lodów Miś. I później kolejne nasze wydarzenie ma miejsce w niedzielę. W niedzielę o 15 zapraszamy wszystkich na konwencję wyborczą do hotelu Sadowa. Hotel Sadowa na ulicy Łąkowej, niedaleko kościoła Świętej Barbary. O godzinie 15 tam będzie nasza konwencja wyborcza z udziałem również naszych koalicjantów z Ruchu Narodowego i z partii Korwin, czyli z Koalicji Propolskiej. Witamy pana Stanisława.
konferencja o godzinie 15, tak? W niedzielę. Hotel Sadowa. Szanowni Państwo, jest już z nami prelegent, pan doktor Stanisław Krajski. Ale niektórzy podpierają ściany i w związku z tym dwie kwestie organizacyjne. Jedna taka, że jak przypuszczam, bez szkody dla zgromadzenia można by zasunąć te żaluzje i wtedy parapety byłyby do wzięcia, a dwa krzesła są do wzięcia, potrzebne pół tuzina gotowych na wszystko mężczyzn, żeby te krzesła przynieść tutaj do sali. One chyba obrotowe są. Chwila na reorganizację. Myślę, że parapety można potraktować jako loże. No, za chwilę będzie dalszy ciąg. Dziękujemy. Pomorska Telewizja Narodowa. Chyba obrot.